Doktorze, ja mam pytanie, jeżeli chodzi o definicję Biblii. Unii Europejskiej i Europy oczami Ojca Świętego Jana Pawła II, bo wielu polityków zwraca uwagę tutaj w Parlamencie Europejskim, aby odróżnić pojęcie Unia Europejska i Europa. Czy pan w rozmowie z papieżem Polakiem odczuł, że Ojciec Święty również rozróżnia te pojęcia? Jakie było jego zdanie na temat funkcjonowania Unii rozporządzenie depenalizujące niektóre wykroczenia korupcyjne. Kontrowersyjne zmiany wywoływały w ostatnich dniach masowe protesty i doprowadziły do dymisji ministra. Prezydent wezwał koalicyjny rząd z postkomunistyczną partią socjaldemokratyczną na czele do uchylenia rozporządzenia. Ma ono wejść w życie za ponad tydzień, chyba że zablokuje je Trybunał Konstytucyjny. Wczoraj blisko 200 tysięcy osób protestowało w Bukareszcie i kilku innych miastach przeciwko zmianom w kodeksie karnym, które depenalizują niektóre wykroczenia korupcyjne. Według mediów były to największe demonstracje od upadku komunizmu w 1989 roku. Nie ma oznak, aby premier Sorin Grindeanu zamierzał się ugiąć pod presją ulicy i krytyką z zagranicy. W środę wysłał list do szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, w którym szczegółowo opisał powody przyjęcia rozporządzenia, a także skierowania pod obrady parlamentu projektu ustawy o amnestii korupcyjnej. Juncker oświadczył, że jest poważnie zaniepokojony wydarzeniami w kraju i ostrzegł przed niweczeniem sukcesów w walce z korupcją. Ambasady USA, Kanady, Niemiec, Francji, Holandii i Belgii wydały wspólną deklarację, w której także wyraziły zaniepokojenie z powodu rozporządzenia, które ich zdaniem podważa dotychczasowe postępy w walce. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny wygrał w Trybunale Praw Człowieka. Rosja została skazana za naruszenie trzech artykułów Europejskiej Konwencji. Ma wypłacić opozycjoniście ponad 50 tysięcy euro za zadośćuczynienie. A więcej na ten temat ze Strasburga Andrzej Geller. Wyrok dotyczy zdarzeń z roku 2012. Znany działacz polityczny i lider opozycji, deputowany do Dumy Obwodowej, bloger Aleksiej Nawalny był wielokrotnie aresztowany za udział w manifestacjach, między innymi przeciwko fałszowaniu wyborów. Był skazywany na wysokie czynny i marsz. Wszelkie odwołania od wyroku były odrzucane. Złożył skargę do Trybunału w Strasburgu, który przyznał rację skarżącemu. Rosja z sędziów wielokrotnie naruszyła prawo do wolności zgromadzeń, wolności osobistej i prawo do uczciwego procesu. Władze publiczne, stwierdzili sędziowie, powinny wykazać większą tolerancję wobec pokojowej manifestacji, nawet jeśli nie było na nią zezwolenia. W wyroku stwierdzono, że w 7 przypadkach postępowania były nierzetelne, ponieważ rosyjskie sądy opierały swoje orzeczenia jedynie na wersji przedstawionej przez policję. Trybunał zadośćuczynienia zasądził zwrot ponad 12 tysięcy euro za poniesione koszty sądowe. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geller. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Sport. Studio Henryk Kurbasz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Na wstępie o pieniądzach i to wcale nie małych. Ponad 2 miliony euro otrzymają od UEFA polskie kluby piłkarskie. To rekompensata za udział ich zawodników w ubiegłorocznych finałach Mistrzostw Europy we Francji. Na tej szczególnej liście płac Europejskiej Federacji jest aż 17 polskich klubów. Największa kwota, ponad 550 tysięcy euro, przypadnie stołecznej Legii. Łącznie 659 europejskim klubom UEFA ma wypłacić aż 150 milionów euro. Niemiecki kolarz John Degenkolb wygrał po filmie z Bretonu dzisiejszy trzeci etap wyścigu Dubai Tour. Najlepszy z naszych zawodników Karol Domagalski był na mecie 21, ale miał taki sam czas jak zwycięzca etapowy. Z zakrwawioną twarzą na 11 pozycji kończył etap Lita wyścigu Niemiec Marcel Kittel. Na trasie otrzymał bowiem podobno solidny cios od Ukraińca Andrija Grywko, po którym szczęśliwie nie spadł z roweru. Po etapie kolarza chuligana z imprezy wykluczono. W klasyfikacji generalnej wyścigu Kittel nadal prowadzi, Domagalski traci do niego 20 sekund, jest 39, a Michał Gołaj z minutową stratą zajmuje miejsce 70. Na turnieju tenisowym w Sankt Petersburgu Alicja Rosolska i Łotyszka Irena Ostapenko awansowały do półfinału gry podwójnej. Stało się tak po ich dzisiejszym zwycięstwie 6-1, 5-7 i 10-8 nad Rosjankami Anną Kalińską i Iriną Chromaczewą.
Tyle na razie, ale dziś jeszcze dwa spotkania ze sportem w Polskim Radiu 24. Kilka minut po 21:00 Adam Malecki przedstawi naszym słuchaczom trójkę ciekawych zawodników i to kilku pokoleń. Wielkie schodzące gwiazdy, cała ta trójka w jednych barwach w tym sezonie w ekipie Wójcika HP Yard Racing Team i cała trójka z nadziejami na walkę o tytuły mistrzów. Bo mówimy oczywiście o wyścigach motocyklowych. Więcej już kilka minut po 21:00, a 2 godziny później podsumowanie sportowego czwartku. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Drodzy słuchacze Radia Maryja, na zegarach prawie 20:30 za chwilę część publicystyczna podsumowania dnia. Tymczasem przypomnijmy najważniejsze informacje. 264 tysiące złotych zadośćuczynienia za areszt dla Ryszarda Boguckiego, prawomocnie uniewinnionego od zarzutu nakłonienia do zabójstwa generała Marka Papały. Bogucki w związku ze sprawą Papały przesiedział w areszcie ponad 9 lat. Żądał zadośćuczynienia w wysokości 9 milionów złotych. Obecnie Ryszard Bogucki odbywa wyrok 25 lat więzienia za udział w zabójstwie w 1999 roku szefa gangu pruszkowskiego Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing. Poseł PiS Jacek Sasin przedstawił szczegóły projektu ustawy o metropolii warszawskiej. Według niego zmiany w ustroju stolicy pozwolą na zintegrowanie komunikacji oraz wspólne inwestycje Warszawy i podmiejskich gmin, mają też ograniczyć liczbę urzędników i zmniejszyć biurokrację. Z kolei prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, mówi, że projekt ustawy to walka o przejęcie władzy w mieście. Węgry rozpoczną negocjacje z Rosją w sprawie zakupów gazu od 2021 roku, kiedy wygasa obecny kontrakt, poinformował o tym premier Węgier Viktor Orban po spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, do którego doszło w Budapeszcie. Prezydent Rumunii Klaus Johannis zaskarżył w Trybunale Konstytucyjnym rządowe rozporządzenie, które wprowadza zmiany w kodeksie karnym depenalizujące niektóre wykroczenia administracyjne. Tysiące ludzi demonstrowało w stolicy Rumunii Bukareszcie przeciwko rozporządzeniu rządu, według którego zostaną zmniejszone kary za korupcję. Według zapisów przyjęcie łapówki mniejszej niż równowartość 44 tysięcy euro nie będzie zagrożone karą więzienia. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentują nasi goście. Część publicystyczna podsumowania dnia. Krzysztof Świątek. Warszawski sąd przyznał 264 tysiące złotych zadośćuczynienia Ryszardowi Boguckiemu, prawomocnie uniewinnionemu od zarzutu nakłonienia do zabójstwa generała Marka Papały. Sędzia uznał, że osadzenie Boguckiego, już wcześniej skazanego w sprawie zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, w warunkach tymczasowego aresztu oraz obostrzenia związane z przyznaniem mu statusu więźnia niebezpiecznego były dolegliwościami, których nie powinien doznać. Mówił uzasadniając wyrok sędzia Igor Tuleja. Zdaniem Sądu Okręgowego zakwalifikowanie i osadzenie Ryszarda Boguckiego z kategorią E i związane z tym dodatkowe obostrzenia. Tutaj sąd podziela stanowisko pełnomocników nierzadko na ograniczu tortu. Są właśnie bardzo znaczną dolegliwością, której wnioskodawca nie powinien był doznać, przekraczającą zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonych w innych sprawach. A w naszym studiu gości Łukasz Szczepczyn-Chomajewski. Dobry wieczór. No, sprawa budzi spore emocje. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując tę sprawę, powiedział, że decyzja sądu, który orzekł na rzecz sprawcy zabójstwa ponad 1,5 miliona złotych zadośćuczynienia, a jeszcze bardziej motywy, którymi sąd się kierował, nie spotkają się ze zrozumieniem obywateli i ich poczuciem sprawiedliwości. Adwokat Ryszarda Boguckiego, tak jak słyszeliśmy na naszej antenie, mówi z kolei, że to zadośćuczynienie nawet nie rekompensuje tych kosztów, które musiał ponieść, żeby oczyścić się z zarzutu w sprawie podżegania do zabójstwa generała Papa. Na przykład też sędzia Adam Tomczyński, wieloletni sędzia, z kolei mówi, że skazaniec ma odbywać karę w trudnych czasem warunkach. Na pewno budzi to taki powszechny sprzeciw, ponieważ wyobrażenie nasze, większości z nas jest takie, że człowiek, który jest mordercą, zabójcą, powinien spędzać swój wyrok w ciężkich warunkach, a może i pracować w kamieniołomach przez najbliższe 20 lat. Nie powinno być mu łatwiej wygodnie. Ja powiem tak, nie mam łatwej odpowiedzi na to pytanie, czy to odszkodowanie jest słuszne, czy nie. Chcę powiedzieć, że niepotrzebnie moim zdaniem w tę całą historię się wdała się polityka. W tym sensie, że to uzasadnienie wygłaszał Igor Tuleja i tam były różne wycieczki polityczne. Z tajemnicą, że ten sędzia nie jest ulubieńcą obecnej władzy, której nie podoba się wyrok, który wydał w sprawie. No, ten sędzia porównał w jednym z wyroków działanie prokuratury z lat 2008
prasową, w której mowa jest, że raport NIK mówił, że w 2016 organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury na kwotę prawie 20 miliardów, w 2016 34 miliardy, a w 2015 na kwotę 90 miliardów. Chciałbym zapytać o okoliczności właśnie tego procesu Szarnobuguckiego, ponieważ na naszej antenie Krzysztof Wójcik, dziennikarz śledczy Wirtualny Polski, mówił, że ona się odbyła na podstawie pomówienia Artura Zirajewskiego pseudonim Iwan, który znalazł się na liście klubu płatnych zabójców, tak zwanego klubu płatnych zabójców. Tam Zirajewski właśnie się znalazł, nie było żadnych podstaw, by dawać wiarę jego słowom. I właśnie to jest najważniejsza rzecz w tej całej historii. Tu myślę, że uciekamy od historii najbardziej istotnej, czy takiej, że to śledztwo w sprawie zabójstwa Papa było fatalnie prowadzone. Krótko mówiąc, po kilkunastu latach, ze względu 20 lat, wiemy tylko tyle i to jest tylko jasne, że generał Papa został zabity jednym strzałem w głowę. Natomiast tutaj popełniona masa błędów, dano wiarę wiarygodnym świadkom. Jednym z nich był właśnie Artur Zirajewski. No i chyba problem polegał na tym, że ta grupa śledcza, która zajmowała się tą historią przez lata, nie miała należytego nadzoru. Po prostu nikt nie przyglądał się temu, w którą stronę idzie to śledztwo, wyglądają te tropy, którymi idzie policyjna grupa. I to był jakiś błąd, że nie weryfikowano tego przez lata. Po latach się okazało, że prokuratura wycofuje się z tych pomysłów, które miała, i oskarża kogoś zupełnie innego w tej sprawie. No w tej chwili mamy taką sytuację, która przypomina, że w przyszłym roku już będzie 20 lat. No to jest sprawa o tyle prestiżowa, że dotyczy byłego szefa policji, morderstwa byłego szefa policji. Prokuratura w Łodzi teraz ma iść takim tropem, który skłania do wersji o morderstwie dokonanym przez złodzieja aut. Tak. Ma nie być Igor M. pseudowypadek i motyw miał być dość banalny, miał być o kradzież samochodu, którym siedział generał. Potem był złodziejem samochodów, szefem takiego banku, który się zajmował kradzieżami aut i przypadkowo trafiło na generała Popela. No taka jest teza. Już nie był to jakiś ekskluzywny super samochód, to takie grupa patyka kradła. Jest taka hipoteza stawiona przez prokuraturę, że miało być to auto, które miało posłużyć tej grupie do dokonywania innych przestępstw. Czy to się uda udowodnić po latach? Będzie to na pewno trudne, dlatego że, tak jak powiedziałem, w tym śledztwie dopuszczono się wielu zaniedbań już na samym jego początku, chociaż były źle badane ślady i tak dalej, ale też dlatego, że tutaj znowu mamy świadka, który pojawia się po latach i twierdzi, że jednak zrobił to Patryk, to jest jego kolega z gangu, obciążał jego Igora. Ciekawe, Igorem obciążał jego i przez to tamten chłopak, ten człowiek, czyli dorosły, siedział w więzieniu. Czy to się po latach da poskładać w jedną wspólną wersję? Ja mam pytanie, bo jak tak wersji właśnie w sprawie morderstwa generała Popały było co najmniej kilkanaście. Właśnie Krzysztof Wójcik na naszej antenie przypominał, że nawet był brany pod uwagę wątek związany z żoną generała Popały. Co zrobili przez ostatnie lata? Bo to też jeszcze były zamontowane podsłuchy, bo oczekiwano, że być może żona w ostatnim takim pożegnaniu na chwilę się powie coś, co mogło. Różne tropy badano, rzeczywiście grupa generał założyła taki podsłuch w trumnie, licząc na to, że osoby, które przyjdą pożegnać się z generała, szepną jeszcze coś, szepną coś na koniec. Natomiast błędy popełniono ogromne i też mam pewne pretensje do polityków, którzy nadzorowali policję, że ta grupa policyjna, która zajmowała się tym czasem, to nie była w odpowiedni sposób, nie była w odpowiedni sposób weryfikowana, czyli nie były weryfikowane te tropy, którymi oni idą. Trwało to bardzo długo, było coraz bardziej zagmatwane. No, trzeba było wreszcie powiedzieć, pas, teraz okazuje się, że jest kompletnie inna wersja, musimy patrzeć, szkodowanie Boguckiemu. No właśnie, ta przewlekłość tego procesu jest zastanawiająca, 9 lat, niezależnie od tego, że ten człowiek Bogucki tak
lat siedzi, prawda, no bo jest skazany za prawomocnie za morderstwo i inne sprawy, no ale 9 lat trwa dochodzenie, tutaj w przypadku Popały nawet 20 lat, czy w ogóle jeszcze w przypadku pana generała Popały możemy liczyć na wyjaśnienie tej sprawy, czy pan w to wierzy? Będzie bardzo trudno po tylu latach, wiadomo, że w tego typu śledztwach najważniejsze są te pierwsze momenty, pierwsze dni, pierwsze miesiące, pierwsze tygodnie, a tutaj nie udało się uchwycić pewnych tropów, to jest proces poszlakowy. Nie mam pewnych wątpliwości, jeżeli pan będzie miał dobrych obrońców, dobrych prawników, to nie wiem, czy uda się. Czy uda się tutaj zaskoczyć Polska, czy on jest obecnie tego problemu, prawda? Bo to jest to zawinęło ustawę prokuratura. Kilka lat ustawiała i może miał się związek Łogucki. Okazuje się, że jeszcze Edward Mazur, że to się nie trzymało między innymi ze względu na to, że dano wiarę, tak jak pan powiedział, świadkom, którzy nie mieli odpowiedniej wiarygodności, co na przykład było wykazywane w trakcie procesu ekstradycyjnego Edwarda Mazura. Niemcy są to bardzo mocno mówiło, że to jest żyjący już na klubu płatnych morderców, po prostu niewiarygodny facet, który co róż zmienia wersję i opowiada inną historię. W tej sprawie odszkodowania tego zadośćuczynienia, które ma być przyznane przed Łogockiemu, prokuratura zapowiedziała apelację. Dziękuję bardzo. Gościem Polskiej Rady 24 w podsumowaniu dnia był Łodzidowicz Lepczyń Komorowski. Dziękuję bardzo. Firm bez zawiadomienia ich o tym. Powody wykreślenia są różne. Ale przechodzimy do drugiego tematu. Masowych, można powiedzieć, manifestacji w Rumunii. Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób demonstrowało w Bukareszcie w protestach przeciwko zmianom w kodeksie karnym, które depenalizują niektóre wykroczenia korupcyjne. Manifestacje odbyły się nie tylko w Bukareszcie, ale także w Timișoara, także na Poce. Były wznoszone krzyki złodzieje, hańba, dymisja. A w naszym studiu witam gościa, pana profesora Adama Burakowskiego z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Panie profesorze, przeczytamy o tym, że postkomunistyczny rząd premiera Grindeanu przyjął takie rozporządzenie, które właśnie znoszą kary, które wydoczenia administracyjne, ale tutaj jest też kwestia podniesienia kwoty, która jest traktowana jako uszczerbek dla Skarbu Państwa. Jeżeli ta kwota zostanie podniesiona, to lider partii socjaldemokratycznej, który jest oskarżony we wtorek stanął przed sądem, nie byłby sądzony. To jest zdaje też jeden ze swoich powodów, dla których Rumunii wyszli na ulicę. Korupcja w Rumunii jest problemem, który nie pojawił się dzisiaj, ani wczoraj, ani nawet po upadku komunizmu, ani nawet w przedwojennej Rumunii, tylko jest to problem, który toczy niestety jak rak ten kraj od momentu powstania nowoczesnej Rumunii w XIX wieku. Dwóch największych wieszczów narodowych, Mihai Eminescu i Ioan Caracciale, poświęciło znaczną część twórczości swojej właśnie prawom korupcyjnym, szczególnie Caracciale, który napisał do dziś aktualne sztuki poświęcone korupcji. Zwalczanie korupcji w Rumunii dlatego jest problemem bardzo trudnym, skomplikowanym. Natomiast to, co zrobił rząd, jest tak naprawdę zalegalizowanie korupcji na mniejszą skalę. Jest to rzeczywiście dosyć nowatorski, można tak powiedzieć, ruch. Natomiast w ostatnich godzinach premier Soliny Grindeanu stwierdził, że rząd z tego ruchu na pewno się nie wycofa. Rząd jest obecnie stworzony przez koalicję postkomunistycznej partii socjaldemokratycznej oraz również wywodzącej się z partii komunistycznej ugrupowania, które należy do tej grupy za rozmowę europejskiej liberalnej, czyli ALDE. Też ma taką nazwę właśnie ALDE. Oba te ugrupowania tworzą rząd i przedstawiciele ALDE właśnie stwierdzili, że jest te rozporządzenia są zgodne z polską konstytucją i są w stanie oni przedstawić swoje stanowisko w Unii Europejskiej, która też w ciągu ostatnich godzin włączyła się właśnie do tego całego procesu. Tutaj komisarz Timmermans zagroził wręcz
że może mieć to konsekwencje, jeśli chodzi o fundusze unijne dla Rumunii. To jest ciekawe, że pierwszy ruch międzynarodowy, taki na większą skalę w tej sprawie, nie należał do Unii Europejskiej, tylko do Stanów Zjednoczonych, które łącznie z Kanadą oraz kilkoma państwami Unii Europejskiej, czyli Holandią, Belgią, Francją, Niemcami, jest to wspólne oświadczenie, którym nakłaniają rząd rumuński do odejścia od tych właśnie rozporządzeń. Prezydent kraju Ioannis wziął udział tydzień temu w demonstracji właśnie przeciwko tym decyzjom rządu. Z kolei jaką on partię reprezentuje? Jaka w ogóle sytuacja na scenie politycznej w Rumunii? Jak już mówiłem, kto jest w rządzie, to może jeszcze powiem, kto jest w opozycji. Jest Partia Narodowo-Liberalna. Formalnie istnieje ona od XIX wieku, lecz obecnie jest kolejną partią postkomunistyczną. I prezydent, cała scena polityczna jest dominowana przez postkomunistów. Tak, różnych odcieni. A co z jakąś opozycją innego nurtu? Jest tak zwana partia antysystemowa, tak oni sami się nazywają, natomiast antysystemowa tej partii, nie wiem na czym mogłaby polegać. Hasłami nawiązuje do hiszpańskich ruchów tutaj symbolizowanych przez burmistrz Barcelony, obecną Adę Colau, czyli takiej lewicy nowoczesnej, dosyć radykalnej, skupionej na sprawach bardziej społecznych. A także, panie profesorze, czyli lewica, postkomuniści, a co z prawicą? Prawica jako taka uległa dezintegracji w 2000 roku. Częściowo jeszcze, powiedzmy, do 2009 odgrywała jakąś rolę rozłożona po różnych partiach. Później te osoby kojarzone z prawicą wtopiły się w ten postkomunistyczny i obecnie właśnie mamy same partie postkomunistyczne o bardzo zbliżonej programie. Ciężko mi jest wymienić jakieś różnice programowe między rządem a opozycją liberalną, nie o jakichś tam szczegółach. I te partie rywalizują tak naprawdę o dostęp do produktów płynących ze sprawowania władzy. Natomiast protesty nie są do końca związane z opozycją, dlatego że po prostu ludzie mają już dość tej sytuacji korupcyjnej, ale też oni doskonale wiedzą, że dojście do władzy obecnej opozycji nie zmieni wiele tutaj w tej sprawie. Ważną instytucją antykorupcyjną jest Narodowy Wydział Antykorupcyjny, który faktycznie doprowadził do skazania wielu bardzo znaczących wpływowych postaci, łącznie z byłym premierem Adrianem Nestasem. Obecny rząd według niepotwierdzonych plotek, a niepotwierdzonych, a nawet zdementowanych przez rząd, dąży do połączenia tego właśnie Wydziału Antykorupcyjnego z podległą rządowi strukturą zajmującą się zwalczaniem terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Jeżeli do tego dojdzie, to można się spodziewać, że faktycznie ta realna walka z korupcją ulegnie zmniejszeniu. A jaka jest sytuacja społeczeństwa? Bo czy Rumuni tak w takim razie nie potrzebują jakiegoś odnowienia tej sceny politycznej? Jakieś powstania partii, które w takim razie nie będą miały tego charakteru postkomunistycznego. Czy takiej skrajnej lewicy? Jakbym był tutaj obywatelem, bardzo dziękuję za rozmowę. To może inaczej, natomiast uważam, że trwanie obecnego systemu politycznego, który, co warto podkreślić, jest jednym z najbardziej stabilnych w całym regionie, ma swoje plusy i minusy. I już o minusach mówiłem, to są plusy. Ta sytuacja eliminuje radykalizm. Tutaj bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Nie ma nastrojów, nie ma radykalizmu w żadną stronę idącej. To broni trochę Rumunię przed większymi zawirowaniami, bo to, co obecnie się widzimy, faktycznie optycznie wygląda na wielkie zawirowanie polityczne, natomiast do czego to może doprowadzić? Może doprowadzić do rozpisania nowych wyborów, odejścia tego rządu, powołania kolejnego rządu, który będzie realizował identyczną tak naprawdę politykę. Natomiast obywatele Rumunii, ale może chociaż spełni te oczekiwania, jeżeli chodzi o walkę z korupcją, to jest bardzo wątpliwe. A kto mógł utworzyć taki
taki nowy rząd, jeżeli doszłoby do takich nowych wyborów, właśnie ta skrajna lewica? Nie, ta skrajna lewica to dostała 8% wyborów. Nie rośnie, to nie jest wielkopartia. Kto w takim razie? To być może obecna opozycja, która stworzy rząd. Ale to, jeżeli by doszło teraz do wyborów, domyślam się, że wyniki byłyby identyczne, jak ostatnio były wybory na emisji kilka miesięcy temu. Więc właśnie to tutaj nie ma ruchu. Może dojść do odwołania premiera, nie sądzę, ale jeżeli tak by się stało, no to zostanie powołany na kolejny premier z tego samego ugrupowania, który będzie realizował polityczną politykę. Właśnie po grudniu 2015 roku poprzedni rząd Partii Socjaldemokratycznej upadł na skutek masowych demonstracji na ulicach rumuńskich miast. Bezpośrednia przyczyna to był pożar w jednym z bukaresztańskich klubów, w którym zginęły 64 osoby. Tam wskazywano na poważne naruszenie wszelkich norm bezpieczeństwa i też korupcja była w tle. Tak, ale jeśli chodzi akurat o tę konkretną sprawę, to ostatnio władze Bukaresztu dokonały rajdu na kluby i sprawdzano właśnie tutaj te wymogi dotyczące bezpieczeństwa i zamknięto czasowo bardzo wiele lokali. Właśnie z tego powodu. Czyli tutaj coś się jednak dzieje. To nie jest tak, że zupełnie nic się nie dzieje. To nie można tak powiedzieć. W każdym razie sądzę, że wyjście z tej spirali korupcji będzie bardzo trudne. Tym bardziej, że ludzie, którym się nie podoba, mają bardzo proste rozwiązanie. Mogą po prostu wyjechać z kraju. Z Rumunii wyemigrowało już 3 miliony mieszkańców. To jest kraj, który ma około 19 milionów. Więc naprawdę bardzo dużo się, szczególnie młodych, którzy nie posiadali koneksji rodzinnych, które umożliwiłyby im objęcie dobrych stanowisk. Mówi się o tym, że 2000 spraw, to chyba dotyczących jednak wysokich urzędników, toczy się w Rumunii o korupcję. Tymczasem ten dekret o amnestii, bo dodatkowo miał być jeszcze dekret o amnestii, miał objąć 2500 osób odbywających kary więzienia do 5 lat, czyli taka jeszcze amnestia pewnie też o tym charakterze właśnie korupcyjnym. Tak, jeśli chodzi o amnestię, no to tutaj to jeszcze nie zostało uchwalone i to ma być innym trybem uchwalone. Warto tutaj dodać, że te właśnie najbardziej kontrowersyjne ustawy zostały przyjęte przez rząd w trybie tak zwanego rozporządzenia doraźnego i co ciekawe o 12 w nocy. To jest bardzo, bardzo interesujące. Na posiedzeniu nie pojawi się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz. Ustawa amnestii, które pan mówi, ma mieć innym trybem, bardziej takim zwyczajnym. Pewnie też zostaną przegłosowane, jeżeli rząd się nie cofnie. Natomiast uważam, że jeśli chodzi o to, kto może nacisnąć na rząd, to raczej nie ulica. Wczoraj były demonstracje, ja nie wierzę w tę liczbę 250 tysięcy, ale trochę było jednak, to nie wiem, 100-150, to jednak duża liczba. Ale dzisiaj już mamy mniej. Być może to się dalej rozwinie, ale no obecnie to widziałem, że tam jest według mediów tych proopozycyjnych 90 tysięcy, według tych samych mediów wczoraj było 300. Także widać jednak zmniejszenie tych protestów i być może skończy się to podobnie jak protesty po tragedii w klubie Kolektiv, czyli po prostu ludzie po kilku dniach protestów mogą się rozejść do domu, chyba że będzie naprawdę silny nacisk z zagranicy i to wtedy może coś się zmienić. Dziękuję. O sytuacji politycznej w Rumunii mówił pan profesor Adam Burakowski z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentarz. I trzeci temat podsumowania dnia, wizyta prezydenta Rosji Władimira Putina w Budapeszcie i mamy już połączenie z naszym gościem, jest nim dr Dominik Hej, politolog, portal.hu. Dobry wieczór. Chciałem zapytać o komentarz, poprosić pana do tej wizyty, ponieważ w tle jest między innymi są kwestie gospodarcze. Umowa Węgier z Gazpromem kończy się w grudniu tego roku, a rząd w Budapeszcie nie ma pomysłów na inne źródła energii. 80% zasobów gazu na Węgrzech pochodzi z Rosji. Tutaj premier Orban jest krytykowany za brak pomysłu. Węgry jeszcze nigdy nie były tak mocno uzależnione od gazu z zagranicy, no przede wszystkim oczywiście z Rosji. Ta umowa obecnie obowiązuje do 2021 roku, to się udało załatwić przed dwoma laty, kiedy Władimir Putin po raz ostatni odwiedził Budapeszt.
Natomiast dzisiaj Viktor Orban zakomunikował, że będą kolejne negocjacje nowej umowy po 2021 roku, czyli zakładając, że Fidesz za półtora roku wygra wybory, to już negocjuje umowę na kolejne lata. Natomiast coś, co jest ciekawe w tym wszystkim, to o ile wydaje mi się, że te dwie wizyty, które dzieli dwa lata, tak naprawdę niewiele dzieli, łącznie z tym, że nawet zdjęcia obu panów były dość podobne, zdania wypowiadane także podobne, ale pojawił się nowy wątek, to znaczy udziału Węgier w Nord Stream 2, czyli tej sprawie, która dla Polski jest jednak priorytetem, by nic miała. I to wydaje się być istotnym nową z polskiej perspektywy. No właśnie, czy my powinniśmy się obawiać tego zbliżenia Rosji i Węgier? To, co jest istotne, to to, że w zasadzie nie wiadomo zbyt wiele o tym. Główne źródła informacji dotyczące tych relacji węgiersko-rosyjskich w kwestii energetycznych pochodzą bezpośrednio z Kremla. Węgrzy ich nie do końca popierają, nie do końca też informują o tym, co będzie się działo, włącznie z tym, że przecież rozbudowa elektrowni atomowej w Paks to jest sztandarowy projekt węgiersko-rosyjski. Wciąż jest utajnione i niewiele o nim wiadomo, poza tym, że Władimir Putin teraz zaproponował, żeby to już 100% było, pochodziło kapitału z Rosji, a nie tylko 80%. Na kredyt, tak. 10 miliardów euro na budowę. Wtedy musiał być dwóch reaktorów jądrowych. Tak, to jest ciekawe, to ten kredyt już nie od roku. Węgrzy już płacą za jego obsługę, to idzie na prace przygotowawcze. Są duże opóźnienia przy okazji tego projektu. Natomiast formalnie nie będziemy wiedzieli, co się dzieje z Nord Stream 2. Są umowy razem podpisywane przez państw Grupy Wyszehradzkiej w proteście przeciwko Nord Stream 2. Natomiast samo stanowisko Węgrów na razie pozostaje nieznane. To formalne stanowisko, znaczy co będzie, kiedy przyjdzie do podpisywania jakichś dokumentów albo zakręcenia gazu przez Ukrainę. Tym bardziej, że Viktor Orban na koniec swojej konferencji prasowej z Putinem dzisiaj powiedział, że nie wie którędy, ale bez względu na to, którędy i w jaki sposób gaz z Rosji płynąć na Węgry będzie. Więc to jest sprawa, która może w przyszłości wywoływać jakieś problemy na linii Warszawa-Budapeszt. A byłaby alternatywa dla Węgier? Zaproszenie, żeby na stałe chodzi o gaz? No, wystarczyłoby przecież terminal LNG, który mamy na północy w Świnoujściu, ten, który ma być budowany potem w Chorwacji, ta część przez niektóre kraje już jest pobudowana, więc byłaby taka możliwość, tylko Węgrzy próbują uczestniczyć w tej dużej polityce, to znaczy wychodzą też z założenia, moim zdaniem dość naiwnego, szczególnie przez obecność Donalda Trumpa teraz w Białym Domu, że będą odgrywali istotną rolę w Europie jako pewnego sojusznika Rosji, wychodząc też z założenia, że Władimir Putin na pewno będzie pamiętał Węgrom to, że jak to dzisiaj powiedział Viktor Orban, nie ma obiektywnych przesłanek dla pogorszenia naszych relacji gospodarczych, bo one są, znaczy psują się z powodów niezależnych od naszych obydwu krajów. No, myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, z czego wynikają sankcje nałożone na Rosję i tego typu dyskurs budowany w oparciu o to, że no, nie wiadomo, co się stało. Władimir Putin z kolei mówi, że bez ubolewa, bo to nie wiadomo, dlaczego te relacje takie złe. No, marginalizowanie problemu Ukrainy włącznie z tą kwestią, która padła po raz kolejny, że Kijów potrzebuje pieniędzy, żeby grać na siebie ofiarę. To nie jest dobre miejsce, mówię tutaj o Budapeszcie, żeby po raz kolejny takie słowa pod adresem no obraźliwe Ukrainy padały, a przed 2 laty także podobne padały. Premier Orban powiedział dzisiaj, że unijne sankcje nałożone na Rosję w kontekście Ukrainy są krzywdzące. To prawda i jednocześnie po tak silnej deklaracji Putina, że Ukraina jest agresywna wobec Rosji, a także wobec zielonych ludzików, powiedział dokładnie to samo, co 2 lata temu, dlatego wychodzę z założenia, że tym naprawdę niewiele dzieli. To jest to, że w interesie Węgier jest stabilna Ukraina, oparta o porozumienie Mińska i nie ma wobec tego alternatywy. Nie odniósł się w żaden sposób do nowych przecież wydarzeń, które miały miejsce w ciągu tych 2 lat. Jakby jeden sztandarowy tekst, który tutaj się pojawia, który ma nie godzić w relacje węgiersko-rosyjskie. Bardzo dziękuję. O sytuacji, o wizycie prezydenta Rosji Władimira Putina na Węgrzech mówił dr Dominik Hej, politolog portal.hu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To było podsumowanie dnia. Do usłyszenia. Krzysztof Święty. Jak było na początku, teraz i zawsze. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżo, bo to co dobre powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie.
bezpośrednio dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla pyszne i słodkie kiwi kosztują tylko 2 zł aż za 4 sztuki. 2 zł za 4 sztuki. A cebula żółta, która idealnie podkreśli smak każdego dania, jedynie złoty 29 za kilogram. Złoty 29. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm. Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netio. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netio.pl lub zadzwoń 800-800-200. Teraz Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Wszystkie ogarnięcia. Media Expert. Spójrz, panie miły, twoje postanowienie. Każdy dzień pisze nową historię. 15 tysięcy niezwykłych historii o zwykłych ludziach, którzy wierzą w swoje możliwości i mają wspólne cele. Tworzą przyszłość, bo sami są przyszłością. O ludziach, którzy tworzą jeden zespół. A razem możemy jeszcze więcej. Znajdź u nas swoje miejsce. Aplikuj na karierę Lidl.pl. Lidl. Zaczyna się od ludzi. To była reklama. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja. To program, który ma trafiać do ludzi, jednocząc ich serca na pomoc pokrzywdzonym. Rozejrzyj się wokół siebie, stań i podaj im rękę. Zapraszam Państwa z piątku na sobotę, 6 minut po północ. Maciej Woźniakiewicz. Autopromocja. Minęło 21. Polskie Radio 24. Informacje dnia. 33 gminy mają być włączone do miasta stołecznego Warszawy. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło szczegóły poselskiego projektu. Tysiące zakonnic i zakonników z Warszawy odnowiło swoje śluby zakonne. Dziś Kościół katolicki obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. W Budapeszcie prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał z premierem Viktorem Orbanem o dostawach gazu na Węgry. Mariusz Pieśniewski, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło szczegóły projektu zmiany ustroju miasta stołecznego Warszawy. Stolica ma być powiększona o 33 ościenne gminy. Po wprowadzeniu poprawki związanej z pominięciem w projekcie podkowy leśnej, którą zapowiada PiS, miastem stołecznym ma zarządzać Rada Miasta Warszawy składająca się z 51 członków, 18 reprezentujących każdą dzielnicę miasta i 33 z gmin ościennych. Każda z 34 gmin wchodzących w skład tej metropolii będzie miała swoje rady. Prezydent metropolii ma być wybierany w wyborach bezpośrednich i ma być jednocześnie burmistrzem gminy Warszawa. Danuta Zaczek. W ocenie współautora projektu, posła Jacka Sasina z PiS, powstanie wielkiej metropolii warszawskiej rozwiąże wiele problemów komunikacyjnych. Pamiętamy te gorszące spory o wspólny bilet, autobus, który przejeżdżając przez podwarszawską Jabłonę nie zatrzymywał się na przystankach, bo się gmina nie dogadała z Warszawą. To się zmieni. Będziemy mieli jedną komunikację zbiorową z jednym biletem dostępną na całym obszarze metropolitalnym. Projekt krytykują wszystkie ugrupowania parlamentarne. Platforma mówi o gniecie prawnym. Stanisław Tyszka z klubu Kukiz 15 nazywa go potworkiem legislacyjnym. Domaga się też przeprowadzenie referendów lokalnych w zainteresowanych gminach. Zdaniem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc zmiany mają pomóc Prawu i Sprawiedliwości w przejęciu władzy w stolicy. To jest oczywiście droga do obejścia rzeczywistych wyborów. Podobnego zdania jest Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. PiS chce zdobyć Warszawę dla siebie. Zrobi wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Poseł PiS Jacek Sasin, pytany przez dziennikarzy, czy jego zdaniem nie należałoby przeprowadzić w tej sprawie referendów, odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby, bo z punktu widzenia mieszkańców nic się nie zmieni. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Tysiące sióstr zakonnych i zakonników z archidiecezji warszawskiej odnowiło przed kardynałem Kazimierzem Nyczem swoje śluby zakonne. Po raz 21 na całym świecie Kościół katolicki obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji osoby konsekrowane uczestniczyły w stołecznej archikatedrze w uroczystej mszy, którą odprawił kardynał Kazimierz Nycz. Podczas modlitwy siostry, bracia zakonni, członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego odnowili przedmiot
metropolitą warszawskim przyrzeczenia czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Kapucyn ojciec Kazimierz Synowczyk w kazaniu wezwał zakonników i zakonnice do otwierania drzwi klasztorów i pomocy świeckiej. Taki jest też sens naszych własnych trudów, by wykorzystać ich przeżywanie dla dobra innych. By przychodzić z pomocą sobie nawzajem, powinniśmy otwierać zamknięte drzwi, pokazywać, że każda chwila życia i każde doświadczenie może być zyskiem dla ducha. Takiej wspólnoty w swoim kościele oczekuje Syn Boży, wspólnoty w dojrzewaniu. Zakonnice i zakonników z Warszawy można spotkać w szkołach, szpitalach, w mediach, wśród ubogich i niepełnosprawnych, którym pomagają. Zakony są sercem Kościoła, mówi ojciec Wiesław Dawidowski, przełożony augustianów w Polsce i wiceprzewodniczący konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich przy Episkopacie Polskim. Jeżeli w nas, zakonnikach, będzie taki odruch wewnętrzny do tego, aby przezwyciężyć nasz własny lęk przed wyjściem do świata z taką propozycją ożywienia naszego życia, to wtedy Kościół będzie wygrywał. Przed mszą zakonnicy i zakonnice spotkali się w kościele seminaryjnym, skąd po modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia w procesji ulicami Warszawy przeszli do archikatedry. Rosja jest w stanie zagwarantować Węgrom stabilne dostawy gazu. Zapewnienie takie wygłosił na konferencji prasowej w Budapeszcie prezydent Władimir Putin. Gospodarz Kremla rozmawiał na ten temat z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Obaj przywódcy poruszyli kwestie związane z budową gazociągu tureckiego, drugiej nitki gazociągu północnego i ewentualnego odgałęzienia istniejącej już magistrali Nord Stream. Putin zapewnił Orbana, że zostanie zachowana stabilność dostaw błękitnego paliwa. Z całą pewnością jedno mogę powiedzieć, rosyjski gaz będzie bez problemów dostarczany na węgierski rynek. Nie to 100%. Władimir Putin dodał, że Rosja nie przekreśla z powodów politycznych tranzytu błękitnego paliwa przez terytorium Ukrainy. Jeśli to będzie potrzebne i celowe z ekonomicznego punktu widzenia, to nie wykluczamy takiej możliwości, powiedział rosyjski prezydent. Putin przypomniał również, że Moskwa i Budapeszt porozumiały się w sprawie modernizacji węgierskiej elektrowni jądrowej. Według pierwotnego projektu Rosja miała skredytować do 80% tej inwestycji, czyli wyłożyć około 10 miliardów euro. Po spotkaniu z Orbanem Putin zaproponował 100% finansowanie, ale jak zaznaczył, wymagałoby to zmiany w dotychczasowej umowie. So What Poland to tytuł wystawy w brytyjskim Delston, pokazującej, jak współcześni polscy artyści mierzą się z tematem martwej natury. Tematem nieco w Polsce zaniedbanym, powiedziała Polskiemu Radiu kuratorka wystawy Małgorzata Frisze. Na całym świecie tak naprawdę fotografowie poświęcają projekty temu tematowi. W Polsce jakby jest to zepchnięte na drugi plan i postanowiliśmy pokazać, że jest bardzo dużo ciekawych projektów i artystów, którzy pracują w tej dziedzinie i robią świetne rzeczy, które warto pokazywać na całym świecie. Pokazywanie prac artystów polskich za granicą wpływa nie na to. Mamy nadzieję, że Polacy również docenią tą dziedzinę. W niewielkiej alternatywnej galerii Dumet Gallery w artystycznej dzielnicy miasta Dolston znaleźć można pracę takich artystów jak Katarzyna Balicka, Filip Berendt, Magda Buczek czy Natalia Podgórska, a wystawa potrwa do niedzieli. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie całkowite, miejscami przyjaśnienia, w pasie od Warmii i Mazur po Lubelszczyznę opady śniegu, na południu i w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki, miejscami marznące powodujące gołoleć. Na Podkarpaciu okresami słabe opady deszczu, w całym kraju gdzie mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro na północnym wschodzie i centrum opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na południu i zachodzie miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna od minus 1 na Suwalszczyźnie, około 1 w centrum, do 4-5 na zachodzie i południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żółty jest dynamiczny, żółty jest lidlowy i żółty jest weekendowy. Więc już teraz w Lidlu oferta z żółtej gazetki. A w niej 50 produktów za 2 zł. Na przykład pomidory krojone Italiano różne rodzaje. 2 zł za 425 ml. Tylko 2 zł. A Pepsi Regular 2 zł za 1,25 litra. Jedynie 2 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Sanktuarium.
trwa do północy wieczór na antenie Polskiego Radia 24, dokładnie 8 minut po 21. Mariusz Gzyl, witam Państwa, kłaniam się nisko i mam nadzieję, że wraz z nami spędzą Państwo ten czas właśnie przynajmniej do północy, tym bardziej, że przed nami jeszcze sporo interesujących rzeczy na antenie Polskiego Radia 24. Już za chwil kilka nasz magazyn sportowy. W tej chwili zapraszam w imieniu Adama Maleckiego, który dziś będzie gościł motocyklistów z różnych pokoleń. Andrzeja Baska, Marka Szkopka i podobno największą nadzieję sportów motorowych na kółkach, czyli 15-letniego Daniela Blina. Później 3 minuty po pół do 22 na naszej antenie Pogotowie Konsumenckie. Dziś gośćmi Sylwii Zadrożnej będą Paulina Gąsiewska, która jest dietetykiem i pracuje w Instytucie Żywienia i Żywności, oraz Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A rozmowa będzie dotyczyła tego, jak czytać etykiety na produktach żywnościowych. Teraz już prawie 9 minut po 21, więc zgodnie z obietnicą pora, byśmy zabrali Państwa w świat sportu. Sport w Polskim Radiu 24. Witam serdecznie, witam Państwa w paśmie sportowym Polskiego Radia 24. Dzisiaj wyjątkowo szybko są ze mną przedstawiciele sportów motorowych i to różnego pokolenia. Marek Szkopek. Witam wszystkich. Lat? 32. Dobrze, Adrian Pasek. Lat? Siema, 25. No to ładnie. No i Daniel Zin. Witam. Lat? 15. A, musiałem się zastanowić, że trochę o tym świecie jesteś i bardzo dobrze. No i Michał Fiałkowski, dziennikarz tak naprawdę w wielu dziedzin. Można powiedzieć taki człowiek renesansu, no ale głównie motocykle, MotoGP. Także witamy się bardzo serdecznie, Michał. Witam. Jako dziennikarz to zapytam cię, dziennikarza, przedstaw tych tutaj śmiałków, którzy na co dzień ścigają się i którzy teraz już reprezentują barwy jednego zespołu. Bo tak, to są nasze wielkie wschodzące gwiazdy wyścigów motocyklowych. Wschodzący? Jak najbardziej. Jeszcze tutaj wszystko, tak, no można powiedzieć, Marek już po 30, ale to jest wciąż młody zawodnik jak na ten sport. Mamy Valentino Rossiego w MotoGP, 38 lat, także jeszcze daleka droga do tego wieku. Byli w superbajkach tacy zawodnicy, którzy tytuły zdobywali jeszcze po 40, więc na pewno jak na nasze warunki polskie, to jest jeszcze wciąż bardzo młody wiek, a oczekiwania bardzo duże względem całej trójki, bo tak jak powiedziałeś, Adam, cała ta trójka w jednych barwach w tym sezonie, w ekipie Wójcik FHP Yard Racing Team i cała trójka z nadziejami na walkę o tytuły mistrzów Polski, a także mistrzów Europy w serii Alpe Adria, bo mówimy oczywiście o wyścigach motocyklowych klasa Supersport, klasa Superbike, klasa Superstock 1000 i nasze najmniejsze Supersporty 300. Super, dziękuję bardzo za ten wstęp. W takim razie, Marek, ciebie powinienem na początku zapytać o zdrowie, bo we wrześniu miałeś dosyć poważną wywrotkę, problemy z kręgosłupem, ale podobnie wszystko dobrze. Tak, to prawda, miałem poważny wypadek na Słowacji. W odcinku lędźwiowym miałem pęknięcie kompresyjne, złamanie kręgosłupa. Na szczęście już wszystko doszło do normy, nic mnie nie boli, jestem po, można powiedzieć, już po feriach. Spędziłem tydzień na nartach we Włoszech, jeździłem, nic mnie nie boli, mówię, jestem w pełni siły, gotowy do walki o nowy tytuł mistrza Polski. Powiedz, bo tutaj patrzę na młodego takiego przedstawiciela sportów motorowych. Daniel, masz 15 lat. Marek, jak ty zaczynałeś, to ile miałeś? Dokładnie tyle samo. Miałem 15 lat, jak zaczynałem. To ze wzruszeniem patrzysz. No, to można powiedzieć, że jak się dobrze postarał, to mógłbyś mówić brat. No to, znaczy mój syn nawet. Brata już masz i brata już mam, daje sobie radę. Paweł Szkopek. Adrian Pasek, już byłeś w Polskim Radiu nieraz gościem. Ostatni razem chyba rozmawialiśmy, kiedy była ta słynna zbiórka pieniędzy, żebyś mógł wystartować. Potem się udało wystartować. To pokazuje, że no, sporty motorowe wymagają tak naprawdę wiele trudu, żeby jeździć, szczególnie w Polsce. Powiedz, jak to teraz wygląda, przystępując do nowego teamu, będzie łatwiej? Zdecydowanie, jest nowa szansa, nowe nadzieje na lepszą przyszłość, mogę tak to nazwać. Generalnie dostałem super zaplecze, fajny sprzęt, także mam nadzieję na dobre wyniki. Chciałbym to maksymalnie wykorzystać, być jak najlepiej przygotowanym do sezonu.
Na co za punkcie? Stawać na podium regularnie. Daniel, powiedz, skoro 15 lat, no to ile już jeździsz i kiedy to się zaczęło? Jeżdżę w sumie dopiero od półtora roku. Pierwsze pół roku było totalnie amatorskie, tak po sierp sobie jeździłem. A dopiero na takiej mojej krosówce zwanej też pitbikiem. Raczej, a dopiero od niecałego roku zacząłem się ścigać na torach asfaltowych. No ale jak na Facebooku umieściłeś swoją gablotkę z różnymi pucharami, medalami, to tam jeszcze to ugina i pewnie już miejsc nie ma. Trochę tego już jest. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie druga półka będzie również tak samo zapełniona jak ta. No pewnie. Marek, jak tak patrzysz na to, co było kiedyś, jak zaczynałeś, na to, co teraz jest, jest łatwiej teraz? Czy jest łatwiej? No na pewno troszeczkę jest łatwiej, bo wiadomo, wszystko poszło do przodu. Aczkolwiek z mojego takiego punktu widzenia nadal jest ciężko, jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe w Polsce. No rozwija się to w ciężkich bólach, mamy jeden tor, tak samo mieliśmy fakt, no mówię, no moim zdaniem dużo się nie zmieniło i nadal wszyscy zawodnicy mają ciężko i mówię, muszą walczyć o każdy kurde kawałek, żeby żyło się lepiej, no żeby naprawdę można było się rozwijać. A pod względem sponsorów, dzięki temu, że są na przykład social media, że łatwiej dotrzeć, wciąż trzeba pukać do drzwi, wciąż trzeba prosić, wyprosić, czy tutaj przynajmniej coś się zmieniło? Zawsze trzeba chodzić i pukać i prosić, bo nigdy tak rzadko się zdarza, że sponsorzy sami się odzywają i tak naprawdę znajdują nas. To są bardzo sporadyczne sytuacje, ale mówię, no faktycznie przez Facebooka czy też przez inne źródła no dużo łatwiej promować siebie i pokazywać siebie i przede wszystkim no sponsorzy też nas zupełnie inaczej odbierają. Rozumiem. Adrian, powiedz, miałeś takie w swojej karierze momenty, że no tak już przywołałem ten przykład, że to tam trzeba było trochę zbierać kasy, że są takie chwile zwątpienia, czy jednak udaje się cały czas utrzymać na powierzchni i brniesz dalej, bez zwątpień? Nie, zdecydowanie przychodzą chwile zwątpienia. Pamiętam już nieraz przychodziły takie momenty, stwierdzałem, że no chyba nie ma sensu dalej się ścigać i nie dam rady sobie na kolejny sezon. Jednak na ostatnie chwile przed rozpoczęciem się kolejnego sezonu jakoś wszystko wracało i nie potrafiłem tak naprawdę odpuścić do końca. Stwierdzałem, że za wszelką cenę muszę coś zrobić, żeby wystartować. No właśnie dobrym przykładem był tego ostatni sezon, kiedy wydawało mi się, że jeszcze dwa, trzy tygodnie przed rozpoczęciem pierwszej rundy nie wystartuję nigdzie. Nagle okazało się, że jest jakieś światełko w tunelu, jest szansa i może nie pojechałem tego na najwyższym poziomie, ale nadal zostałem na torze, nadal zostałem w tym środowisku i mogłem się tym cieszyć i bawić. Marek, twój brat w zeszłym roku w superbajkach, jemu udało się wystartować w węgierskim teamie. Nie wiem, jak jest na przyszły sezon, nie ma go na razie na liście. Czy jest w ogóle szansa, że znowu Paweł tam się gdzieś pojawi? Jest szansa, że może się pojawi, ale to chciałbym jemu zostawić, żeby on się na ten temat wypowiadał, bo wiadomo, no, wszystko zależy od tego, jak sponsorzy dopiszą, jak sytuacja się powiedzie i tak naprawdę, no to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, żeby uzbierać budżet na sezon w Mistrzostwach Świata, więc jakieś gościnne występy? Na pewno, myślę, że na pewno gościnne występy będą, a co więcej, to czas pokaże. No i jest szansa tutaj przede wszystkim, że nie tylko Pawła zobaczymy na tych międzynarodowych arenach, bo także oczekiwania wobec i Marka, i Daniela, i Adriana są wysokie. Jeżeli ten sezon będzie szedł tak, jak zespół zakłada, to jest duża szansa, że faktycznie dzikie karty w Mistrzostwach Świata mogą się pojawić. No i wtedy na pewno polscy kibice będą mieli kogo dopingować. Nie lata gratkę, a powiedz w takim razie, jakie są cele zespołu? Na pewno celem numer jeden jest zwycięstwo i to dla każdego zawodnika. Tych zawodników będzie aż 9 w tym sezonie, więc to jest zespół, który rozwija się na skalę naprawdę niespotykaną w Mistrzostwach Polski w ostatnich latach.
dużo zawodników i też duże ambicje. Praktycznie obstawione wszystkie klasy Mistrzostw Polski, no i każdy z zawodników liczy na to, że będzie walczył o zwycięstwa, o podia i ostatecznie o ten mistrzowski tytuł. Nie tylko w kraju, ale też właśnie w tych zawodach Alpe Adria, czyli takich nieoficjalnych mistrzostwach Europy. Jeszcze tutaj bym chciał do Daniela wrócić, bo on może trochę skromnie nam to wszystko przedstawił, ale on naprawdę wpadł na tor w poprzednim sezonie, jak Conor McGregor do oktagonu, bo zniszczył konkurencję w zawodach pitbajkowych. No i na koniec roku ogromna niespodzianka, zaproszenie do testów Red Bulla przy MotoGP, a więc przy tej najbardziej prestiżowej sesji. Testy udane, no i w tym sezonie te plany również ambitne i tutaj myślę, że to jest też bardzo duża szansa dla Daniela na dziką kartę, ponieważ mamy nową klasę w Mistrzostwach Świata, właśnie klasę dla takich motocykli o pojemności 300 cm sześciennych i gdybyśmy tutaj zobaczyli Polaka, to jest taka nasza nadzieja, największa myślę, na ten długofalowy sukces, na to MotoGP może za ładnych kilka lat, no i na zwycięstwa już w tym roku, już w najbliższych miesiącach. Co ty na to, Daniel? Mam nadzieję, że to, co powiedział Michał, się powiedzie i że fajnie by było bardzo wystartować z dziką kartą w Mistrzostwach Świata. Co stoi najbardziej tak na przeszkodzie, Marek, w karierach polskich zawodników, że pewnie w wielu przypadkach fajnie się to układało i potem bariera na czym polegała? Pewnie bardziej niż na umiejętnościach, to na tym pułapie finansowym. Tak, tak, to prawda. No finanse, no to jest, no bez pieniędzy, no te wyścigi i czy też ściganie nie będzie nigdy miało miejsca i no nie będziemy w stanie tego robić, prawda? No to jest głównym naszym celem, żeby zdobyć, mówię, pieniądze na sezon i wystartować i cieszyć się. Mi już się udaje, mówię, to 18 rok robić, więc no kawał ciężkiej pracy mnie to kosztowało, ale cieszę się z każdym nowym rokiem i z każdym nowym sezonem, że jestem na tym padoku i mogę z nimi wszystkimi być i z nimi spędzać ten czas, bo no to kocham. A bardziej mówimy w twoim przypadku i w ogóle takim przypadku polskich zawodników ścigających się tutaj o pasji, czy rzeczywiście może być to sposób na życie, także finansowy? Przyznam się szczerze, że od 5 sezonów już jest naprawdę dobrze i poniekąd może być to sposób na życie, ale w większości przypadków no jest to niewątpliwie pasja. Adrian, w twoim przypadku też jakiś czas temu mówiło się o testach w Moto2. Nie pamiętam, czy one doszły do skutku w końcu, czy nie. Natomiast ty też dziś tam ocierałeś się o pewne realia i pewnie twój apetyt był dużo większy. Co przeważnie stawało na przeszkodzie? Też to była kwestia finansów? Tak, no niestety bardzo chciałem wyrwać się, powiedzmy, z obszaru Polski, pójść gdzieś na dalsze głębokie wody. No niestety zawsze stawały na przeszkodzie finanse, tak jak mówiłeś, byłem na tych testach Moto2, wszystko fajnie się udało, dostałem zaproszenie do ekipy, żeby wystartować u nich w pewnym cyklu mistrzowskich Hiszpanii, właśnie na motocyklu Moto2. No niestety nie udało się uzbierać budżetu, który był ogromny jak dla mnie. Ile taki budżet mniej więcej wynosi? Tam wynosi pomiędzy 150 a 200 tysięcy euro za jeden sezon, a jak wiadomo, nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego sezonu nauczyć się zupełnie nowego motocykla, zupełnie nowych torów i wygrywać, stawać tam na wysokich miejscach, na podium. Tego nie da się zrobić w ciągu jednego sezonu. Tutaj potrzebujemy minimum 2-3 sezonów, w których moglibyśmy się rozjeździć, poczuć trzętu, nauczyć się torów, rywalizacji z zawodnikami, którzy są jednymi z najlepszych, bo tak naprawdę Mistrzostwa Hiszpanii to jest krok przed Mistrzostwami Świata. Mówiąc o torach w realiach polskich, częściej słyszymy, czy to gokartowych, czy innych, że zainteresowani terenem są bardziej deweloperzy, żeby sobie wybudować tam jakieś ładne domki, niż że nowe tory powstaną albo się uda utrzymać te, które już są. Natomiast mamy nowy tor w Polsce, Silesia Ring i w Kamieniu Śląskim. Czy ktoś już z was miał okazję tam jeździć? Ja jeszcze nie. Też niestety nie. Nie wpuszczają? Wiele dobrego rzeczywiście, chyba wszyscy słyszeliśmy o tym torze i faktycznie zawody mają się tam odbywać. Może nawet Mistrzostwa Polski w dłuższej perspektywie, jeszcze nie w tym roku. No ale tutaj potrzeba właśnie zawodników. Znamy to doskonale po Robercie Kubicy. Zanim on się pojawił w Formule 1, to był w Polsce sport niszowy.
teraz, mimo że Robert już od kilku sezonów nie startuje, to nadal jest to sport bardzo popularny. Ja jestem przekonany, że tak samo będzie z wyścigami motocyklowymi i gdy już pojawi się takie światełko w tunelu i taki zawodnik, który będzie w stanie tam sięgać po wyniki, to wtedy pojawi się zainteresowanie, a razem z tym zainteresowaniem pojawią się tory. Cały czas coś się dzieje podobno z tym torem w Gdańsku. Niestety końca jakby nie widać, ale jest to jakiś początek. Jest ten tor na Śląsku, o którym mówiłeś. Mamy tor w Poznaniu, który służy nam od lat, także nadzieja, że razem z rozwojem zespołów będzie się rozwijała też cała ta infrastruktura. I to jest też to, o czym mówiliśmy wcześniej. Mamy te Facebooki, te wszystkie media społecznościowe, dzięki którym zawodnicy mogą wychodzić do kibiców bardzo blisko. Dzięki temu rozwijają się zespoły, no bo to, dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy, prezentacja nowego zespołu, zespołu, który działa na skalę niespotykaną wcześniej, to było niemożliwe kilka lat temu, właśnie dlatego, że nie było jak się tym, może nie pochwalić, ale nie było jak tego pokazać, prawda? Była grupa pasjonatów, która przyjeżdżała do Poznania i na tym się to kończyło, nie było telewizji. Dzisiaj ta telewizja tak naprawdę, jak się okazuje, nie jest potrzebna, bo są świetne relacje internetowe z tych wyścigów, jest mnóstwo aktywności w internecie, to pozwala rozwijać się zespołom, to pozwala rozwijać się torom, właśnie takim torom jak ten tor na Śląsku i ja mam nadzieję, że dzięki tym właśnie panom, którzy tutaj z nami są, ten sport będzie się rozwijał i na tym skorzystają nie tylko zawodnicy motocyklowi, ale także samochodowi. Tym bardziej, że ta rzesza kibiców motorsportu w Polsce jest bardzo aktywna i rzeczywiście interesują się, jeżdżą i jestem przekonany, że i za wami będą chętnie podążać. Powiedzcie o takim swoim najpiękniejszych chwilach i najfajniejszym torze, na którym jeździliście, Marek. Oj, ja w swojej karierze, przyznam się szczerze, że miałem sporo takich torów, ale... Taka nitka, która ci się śni, jak zamykasz oczy. To most. To most Czechy. Bardzo lubię ten tor, jest bardzo szybki. No i mówię, no chyba też między innymi dlatego, że tam dużo czasu spędzałem jako młody właśnie chłopak, bo tam zawsze tydzień czasu zostawałem, bo zazwyczaj po Mistrzostwach Polski były Mistrzostwa Europy i tam trzeba było czekać jeden tydzień i ja tam zawsze sobie nocowałem, spałem, przebywałem na tym torze i to można powiedzieć, że jest mój drugi dom. Adrian?